Wielkopolskie rezerwaty przyrody. Rezerwaty faunistyczne. W Wielkopolsce jest tylko 7 takich miejsc. Mowa o rezerwatach, w których chroni się unikatową faunę, przede wszystkim rzadkie gatunki ptaków, ślimaków, ryby i ich tarliska. Takie enklawy same w starciu z ekspansywną XXI-wieczną cywilizacją nie mają szans. Dlatego koniecznością jest, aby na straży tych wyżej wymienionych i wszystkich innych przyrodniczo ważnych i unikatowych siedlisk stało państwo. Wszystkie nowoczesne państwa, w zasadzie mówimy o tym od jakichś 200 lat, zajęły się taką ochroną instytucjonalną. Jedną z form wyrazu tej ochrony jest tworzenie obszarów, które podlegają pewnym regułom. Te reguły to zakazy de facto niszczenia. Jedną z takich form obszarowych ochrony przyrody jest właśnie rezerwat. Na polskich ziemiach pierwszy rezerwat powstał w roku 1890 z inicjatywy hrabiego Włodzimierza Dzieduszeckiego. Ziemie wielkopolskie, no to prawdę mówiąc niedługo później, bo w 1907 roku koło Czeszewa pierwszy rezerwat powstał. W chwili obecnej w Polsce mamy około 1500 rezerwatów, natomiast w województwie wielkopolskim jest ich 98. Powierzchnia kraju, która jest pokryta przez rezerwaty, no to 0,5%. Natomiast w województwie wielkopolskim można powiedzieć 0,14%. Te wyliczenia wskazują na to, że nie jest to jakaś forma dolegliwa zaboru jakiejś przestrzeni, o którą tak walczą wszyscy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Jest to tylko i wyłącznie forma ochrony tego piękna, które chcemy zachować dla przyszłych pokoleń. Na początek naszej wizyty w rezerwatach faunistycznych udajemy się do rezerwatu Dębno nad Wartą, położonego w nadleśnictwie Jarocin. Ochroną objęto tutaj fragment lasu położonego w pobliżu Starorzecza Warty, będącego naturalnym siedliskiem wielu gatunków rzadkich ślimaków. Tak bogaty zestaw gatunkowy ślimaków wymaga do swojego bytowania przede wszystkim wilgotnych lasów liściastych, wielopiętrowych, wielogatunkowych. Rezerwat chroni głównie dwa siedliska leśne, grunt środkowoeuropejski, który występuje tutaj w południowej części rezerwatu, na brzegu tak zwanej Wysoczyzny Morenowej, a w północnej części rezerwatu występuje łęk jesionowo-wiązowy. Z krawędzi tej Wysoczyzny Morenowej wypływa kilka źródlisk, konkretnie jest ich 5. I jest to właśnie też ciekawe siedlisko dla niektórych gatunków ślimaków. Tak szeroki zespół gatunkowy ślimaków, bo określa się, że jest tu ich około 30 gatunków na niewielkiej powierzchni, bo powierzchnia rezerwatu to niespełna 22 hektary. Specyficzne warunki hydrologiczne spowodowane są przede wszystkim tymi źródliskami, tym wysiękiem wód z tej krawędzi, jak gdyby tej wyższoczyzny. Prawdopodobnie dzisiaj jest to jedyny faunistyczny rezerwat w Polsce chroniący właśnie drobne bezkręgowce, a konkretnie ślimaki. Jakże odmiennym w swoim charakterze jest wyjątkowy rezerwat faunistyczny Słonawy, położony w rejonie ujścia rzeki Wełny do Warty, w obrębie miasta Oborniki. Jedyny taki w kraju. Już praktycznie po zakończeniu II wojny światowej były prowadzone intensywne badania i stwierdzono obecność w dolnym odcinku Wełny i odbywanie tarła bardzo licznych populacji certy, brzany, świnki, również klenia. Przy czym stado tarłowe certy szacowano na 7 tysięcy sztuk. W pozostałych dopływach Warty, środkowej Warty, liczebność stada tarłowego nie przekraczała nigdy kilkuset sztuk. Także to było najważniejsze tarlisko certy, na pewno przynajmniej w środkowym biegu rzeki Warty. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie troci wędrownej i certy do ichtiofauny rzeki Wełny, także tym bardziej wzrasta znaczenie tego rezerwatu. No niestety dla gatunków anadromicznych, czyli dla łososia atlantyckiego i troci wędrownej, ten odcinek może być tylko trasą wędrówki tarłowej do tarlisk położonych powyżej piętrzenia, oczywiście jeżeli będzie możliwość przedostania się przez barierę.
Rezerwat Słonawy zmienił bardzo mocno swój charakter, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju miasta Oborniki, przekształcania brzegów, umacniania brzegów, zaśmiecania, a także kłusowników. No to zauważono tutaj znaczną presję kłusowniczą skierowaną właśnie na gatunki, które wiosną odbywały tutaj tarło, także one nawet nie mogły dotrzeć do miejsc rozrodu. Obraz, który Państwo oglądają, to podmokły teren rezerwatu na jeziorze Zgierzynieckim imienia Bolesława Papi, położony na terenie gminy Lwówek. Ochroną objęto tu zarastające eutroficzne jezioro Zgierzynieckie w celu zachowania siedlisk lęgowych ptaków wodnych i błotnych, charakterystycznych dla płytkich zbiorników wodnych i zbiorowisk szuwarowych. Rezerwat powstał w 1974 roku. Został on założony na wniosek ówczesnego studenta Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, obecnego profesora Andrzeja Bereszyńskiego, który w latach 60., w drugiej połowie lat 60. prowadził tutaj badania ornitologiczne. Na rezerwat ten składa się przede wszystkim Niecka Jeziora, jeziora Zgierzynieckiego, które kiedyś było ogromnym, zasobnym w ryby jeziorem. W tej chwili jest to jedno wielkie szuwarowisko. Jest to jezioro zarastające, na terenie którego znajduje się kilka mniejszych oczek wodnych z takim otwartym lustrem wody. Przede wszystkim trzy główne, największe, nazywane umownie stawami. Jest to Smolny Staw, Wielki Staw i Mały Staw. Na obszar rezerwatu składają się również łąki kośne albo i nieużytkowane niestety, co też nie jest dobre dla tego obszaru, dla mieszkańców tego rezerwatu. Tutaj, jeśli chodzi o jego powierzchnię, są też różne i dość mylne informacje, ale po ostatnich badaniach możemy stwierdzić, że jego powierzchnia to około 90 hektarów. Celem ochrony są różne inne również gatunki, oprócz gęgawy, która już nie jest tak liczna jak niegdyś. I takim sztandarowym drugim gatunkiem dla tego obszaru jest podróżniczek. To jest nasz najbardziej kolorowy i najbardziej skryty i rzadki słowik. Gniazduje tutaj zielonka, dość rzadki przedstawiciel tej rodziny, kropiatka. Jest również kurka wodna, czyli kokoszka. Jest tutaj żuraw, który jest takim sztandarowym gatunkiem dla tego obszaru. Wprawdzie nie akurat lęgowy, tylko przelotny w okresie jesiennym, ale mamy tutaj około 6 par lęgowych żurawi. W planie ochrony tego rezerwatu przewidziane jest koszenie szuwaru trzcinowego w jego granicach i usuwanie uzyskanej biomasy poza obszar ostoi Zgierzynieckiej, co w znaczący sposób powinno wpłynąć na ilość żyjących tutaj ptaków. Ostatnim rezerwatem w dzisiejszym odcinku, który zdecydowaliśmy się opisać naszą kamerą, jest rezerwat o nazwie Jezioro Trzebickie, położony w nadleśnictwie Kościan. W rezerwacie chroni się płytkie jezioro eutroficzne, położone w kotlinie otoczonej zalesionymi wzgórzami morenowymi. Zarastające Jezioro Trzebickie, które stanowi serce rezerwatu, otacza szeroka strefa niedostępnych szuwarów i mokradeł, stanowiąca ostoje i miejsce lęgowe dla licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Jednym z czterech rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Kościan jest rezerwat Jezioro Trzebickie. Został on powołany w 2000 roku przez wojewodę wielkopolskiego. Powierzchnia tego rezerwatu jest ponad 90 hektarów. Głównymi gatunkami ptaków, które podlegają ochronie ścisłej, to jest występującym na tym akwenie, jest bąk, bączek, gęś, gęgawa, żuraw. Na terenie tego rezerwatu zinwentaryzowano, ile w chwili obecnej jest, to nie wiemy, zinwentaryzowano o ponad 130 gatunków ptaków. 19 gatunków różnorodnych ryb. Jest to jezioro zeutrofizowane, które zarasta. Powierzchnia wodna tego jeziora zmniejsza się z roku na rok. Poraz porośnięty jest głównie trzcinami i bagnami. Głębokość tego jeziora nie jest duża. Powiedzmy od 1,5 do 2 metrów. Ciekawostką jest też drzewostan
na terenie tego rezerwatu. Są tam okazałe drzewa bukowe, dębowe. Przybliżony wiek tych drzew niektórych jest około 200 lat, z dużymi dziuplami, które są w okresie lęgowym zasiedlane przez różnorodne ptactwo. Rezerwaty faunistyczne charakteryzują się pewną dynamiką, dlatego że zwierzęta, nawet i bezkręgowce, są organizmami mobilnymi, które potrafią w jakimś określonym przedziale czasu również z tego rezerwatu wyjść, przemieszczać się poza ten teren. W związku z tym co pewien czas należy kontrolować takie miejsca. Przykładem tu może być czapliniec kuźnicki, w którym gnieździły się kiedyś czaple siwe i po iluś latach funkcjonowania rezerwatu z kolonią czapli, czaple wyprowadziły się w inne miejsce i już nigdy nie wróciły do tego miejsca. W związku z tym taki rezerwat należało zlikwidować. Rezerwaty faunistyczne to miejsca szczególne dla życia ptaków, ślimaków, ryb, jak i innych zwierząt. Przebywając w ich pobliżu, uszanujmy panującą w nich ciszę i spokój, a z pewnością żyjące w nich gatunki odwdzięczą się nam tym, że będziemy mogli je podziwiać przez kolejne dziesiątki lat.